I've dug up a way to crush you like an insect. Hej, siemanko, witam ponownie tym niezbyt pięknym widokiem na wieczorne morze. O, tam widać jakieś wyspy, to jest pewnie Burning Shoresy. Tak jest. A nie, to jest dalej mapa, okej. Dobra, wiecie co, wczoraj powiedziałem... Wczoraj, no dla was to będzie z perspektywy poprzedni odcinek, czyli w poprzednim odcinku powiedziałem, że zrobimy sobie te ruiny tutaj, ale... Dzisiaj, włączając grę, otworzyłem mapę. No i na tej mapie zobaczyłem, że mamy całkiem niedaleko do tej pani naszej Demeter. I stwierdziłem, że pójdziemy sobie po prostu od razu po tą Demeter. Po drodze zahaczymy żyrafa i zaczniemy sobie to główne zadanko związane z Demeter. Bo skończyły nam się też zadania poboczne. Ale wiem, że kilka tych zadań pobocznych jeszcze jest, tylko są one jeszcze nie zebrane, że tak powiem. Nie odwiedziłem zleceniodawcy. Są pod postacią po prostu wykrzykników. I tak pomyślałem, że po prostu zrobię sobie dzisiaj to, w sensie zacznę sobie dzisiaj to zadanie główne. A w wolnym czasie, poza nagraniem, sobie trochę poodkrywam całą mapę. Poodbieram tych questów pobocznych. I następnym razem zaczniemy sobie jakiś mały poboczny questik i nim się zajmiemy. Chyba, że nie skończymy tego głównego zadania dzisiaj, a wydaje mi się, że nie skończymy. Będziemy musieli sobie je rozłożyć na dwa odcinki. Dam radę z tymi rzeszponami, czy nie? Czas wyciągnąć amunicję porażającą. Rzeszpon alfa. Dobrze, dawaj go. Kurwa. Leży. O kurde. Pierwszy padł. Porażona i zablokowana. O shit. A, brak kondycji. Kurwa. Dobra, drugi leży. Gdzie on jest? Aż ty kurwa dziadu. Leżeć.
kładziesz się? No i leży następny. Dobra, trochę nam to zajęło, ale trochę wpadło doświadczenia. I też trochę zasobów. Ogień, ogon hyżospona czasami się przydaje do ulepszenia. O kurczę, zabili mi wierzchowca. No nie, i teraz muszę iść piechotą? Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Kryjmy sobie ognisko. I wiecie co? Jak nic ciekawego nie wydarzy się po drodze, to my się spotkamy już przy tym żyrafie. Coś w pobliżu wysyła ten sygnał. Okej, jesteśmy już niedaleko tego żyrafa. Tam widać jakąś niezłą osadę. Dokładnie. O, już go widać, tak, jest, łazi tutaj. To ten żyraf jest źródłem sygnału. Ciekawe, czy on będzie dla nas dostępny. Jak tu się na niego wpierdzielić? A, z tej półki. Jest dość wysoko, bym wspięła się na żyrafa. O ile wejdę na szczyt. Żyraf łazi tędy. I co, tam się muszę dostać? Powoli. Tych drzew muszę się do niego spiąć. Tylko którędy wejść na te drzewa? A, shit. Dobra, ten załatwiony. Dobrze, że go zobaczyłem w ogóle. Kurczę, jak tam wleźć? Mam maszyna na górze? Okej, może tędy się jakoś uda. Tu jest drabinka. Nie dosięgła. O! Atom? Też nie. Kurde, jak tam się wspiąć? O, tu też jest drabina. O, okej. Okay. Dobra, tu coś tu zauważyłem. Nękacze. Moje ulubione, niewidzialne, mordercze maszyny. Osada na nizinie. Wygląda na opuszczone. Ktoś to spokojnie. Dosyć szybko sobie z nimi poradziliśmy, ale kurwa nadal nie wiem, jak tam się wpierdzielić na górę. Żyraf już kończy trzecie okrążenie. Ło.
Dobra, tu jest jakaś notatka. Też nam nic nie mówi, jak tam się śpiąć. Może tędy. Nie, no nie wiem, jak to zrobić. Dobra, wiecie co? Odpuścimy to. Odpuścimy żyrafa, bo jesteśmy tutaj, więc pójdziemy sobie po prostu do tej Demeter bez odblokowywania żyrafa. A jego może ja sobie jakoś spróbuję ogarnąć też poza nagraniem. Bo tutaj na razie nie mam pomysłu. Wydaje mi się, że to trzeba po prostu skoczyć z czegoś. Się wybić, żeby trochę wyżej doskoczyć. Czy my ich możemy zabijać bezszelestnym ciosem? No prawie. Z tymi kolcogrzbietami to akurat nie ma problemu. Starczy dobrze celnąć w te ich zbiorniki z tym kwasem i wybuchy ich zabijają. Kurde, fajny las. Znajdować gdzieś w pobliżu. No, dokładnie. Jakieś 260 metrów. No, już widać jakieś stare zabudowania, tu jakiś most. O, co to za rzeź? Wszyscy zabici to ten aktowie. Ktoś załatwił cały oddział. Kurczę. Regala była tutaj, też szuka. Powinnam się mieć na baczności. Oho! Niech to... Trzymać ogień! Nie przyszłam walczyć! Dzikuska jest przeszpilona! Naprzód! Co to jest? Dobra. Kimkolwiek są ci ludzie, raczej się nie zaprzyjaźnią. Jakie mają zbroje? Muszę się przez nich przebić do tych ruin. O! Dobra. Gwen? A, to jest ten nowy. Okej. Czyli strzał w łeb działa dokładnie tak samo jak na inne klany. Dobra, ten spłonął. Dobra, idziemy do niego, nie będziemy się strzelać. Wracaj! Ła! Czemu nie odpuszczają? Leżysz. Muszę dotrzeć do Demeter, nim zjawią się następni. Gaja już powinna być gdzieś w tych ruinach. Już idziemy do Demeter. Oho! Złota skrzynka, elegancko. Dobra, i co? O, myślałem, że nie rozłożyłem sobie drabinki.
tam dalej, czyli stąd musimy wyjść. Ciekawe ten nowy... Nowe plemię. Jak tu wyjść? Jest tu jakieś przejście? Tędy się nie da. Tędy naokoło trzeba oblecieć. O, tam jest przejście. Kurczę, co to? Też jakieś... A, też jakieś centrum. O, tędy można było, kurde. Jakieś centrum handlowe chyba. Stary kompleks biurowy. Kompleks biurowy. Trochę zarośnięty. Biotechnologiczny kompleks. Ej, ruchome schody nie działają. No nie, trzeba będzie po nich włazić. Agrotechnologia. Naprawa środowiska. Zarządzanie odpadami organicznymi. Okej, okay, nauczymy się odkrywać te kwiaty. Super. Metalowy kwiat. Demeter powinna być za tymi drzwiami, ale pnącza uniemożliwiają przejście. Albo się przez nie przebije, albo trzeba poszukać innego wejścia. Trzeba poszukać, ale ja już kochana znalazłem. Wcześniej. Ale wreszcie się nauczymy otwierać te przejścia. Akurat idealnie pod temat eksplorowania pozostałości na mapie. Odkryjemy sobie wszystko, bo już nic nas nie będzie blokować. Mamy maskę do oddychania. Mamy do ognioskry. Nie można? Mamy do... I będziemy mieli do tych kwiatków. Więc wszystko, co potrzebne, będziemy mieli. O kurwa, jakaś serwerownia. Super. Przynajmniej konsola tu jest. Spokojnie, to nie jest tak do końca bez wyjścia. Tu jeszcze jest jakaś skrzyna. Nice. Holoprojektor. Dziennik. Właśnie rozmawiałam z dowództwem wojsk robotycznych. Kończy nam się czas. Nie miałam serca powiedzieć Heresowi, że nasz lek może być gorszy niż sama choroba. Nawet gdy adamantowy wieniec zadziała, musimy udowodnić, że potrafimy skutecznie zredukować pnącza. Ale Kavel zresztą pracują nad tym na stacji Bluszcz. Uda im się. Musi. Adamantowy wieniec. Kolejny tajny projekt. Zrobili metalowe kwiaty i te pnącze, więc... Odkryję, jak je zniszczyć. O ile znajdę stację Bluszcz. To nie jest Bluszcz? Jak się stąd wydostać? Tam coś było na B i zamazane. Nie, proszę, udało się. Oho. Świetnie. Znów ci kości. Kimkolwiek są, chcą mnie zabić. I uważać. Może nie chcą. Może tylko tamci chcieli, by się wystraszyli. Może można podejść i zagadać. Dobrze. Mogę po cichu wyeliminować tych żołnierzy. Czy nie? Ile myślisz, że nie można? Dobra, jest dwóch. W kompleksie jest dzikuska. Ominęła wartowników. Znaleźć, zabić... Te konfidenty, już ich tutaj. Tak jest. Czyli dyplomacja odpada. Czyli jednak się nie da z nimi rozmawiać. Dobra, ale jest ich tylko pięciu? Może zawołajmy sobie tego jednego gostka tutaj? Coś tam jest? No pewnie tak. Nie słyszałeś?
Lepiej. Chciałbym już popłynąć do domu. Dobra, jeden z głowy. Trzeba być czujny. Jak nie barbarzyńcy to maszyny. Okej, ten jest tutaj. Kurde, zobaczy zwłoki. What? Wszyscy trzej poszli? A, mogę pułapkę zostawić. Mamy ciało! Przeszukać obszar! A, to tam było ciało, no tak. Załatwić ją! Teraz! No dobra, przynajmniej dwóch. Broń podnieś! Zabij! Co, jeden został? No i kolego, no przykro mi, załatwiłem twoich gości. Bronić pozycję! Zabić ją! Dobra. Będzie. A, jeszcze ktoś tu jest. A to dziwne, bo nikogo nie widać. Jest warsztat. O, oho, ho, 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 duża skrzynia. Duża skrzynia, a w niej skarby. No, takie niezbyt skarby. Czołami myśliwskimi jakimi? Naprowadzającymi. Ohoho. Ale jajca. No dobra. To sobie jakoś później sprawdzimy. Ale gdzie my teraz mamy się udać? Zabiłem obcych. Halo? Aha, tu jest jeszcze jeden, okej. Chodź za tu. No chodź sprawdź. No. Prawidłowo. Ze mną zamiast próbować mnie zabić. Hej, no bo ich zabijasz. To jak mam z tobą rozmawiać? Znaleźć wyjście z tego dziedzińca. Tam drzwi. Włazimy do kompleksu. Ho ho. Obiecujące drzwi. Poddaję się. Rób co chcesz. Nie chciałam z nimi walczyć. Zaatakowali mnie. Jeśli śmiercią mogę odkupić to wtargnięcie... Nie chcę cię zabić, dobra? Tylko zrozumieć, o co tu chodzi. Skąd wzięłaś fokus? O kurczę. Jestem z narodu wybranego. Quen. Przodkowie powierzyli moc Fokusa wyłącznie nam. To oko, które ukazuje dziedzictwo. Naród wybrany? Serio? Dziedzictwo.
Dziedzictwo, prawdę. Pośród ciemności, zapomnianych miejsc, pośród prochu i kości tego, co niegdyś tam właśnie czeka. Jako wróżbitka, moim zadaniem jest to znaleźć. Dla dobra Quen. Więc szukasz danych. Pomóżmy sobie nawzajem. Jak ci na imię? Alva. Druga wróżbitka wschodniej ekspedycji. A ja Aloy. Zacznijmy od początku. Nie słyszałam o Quen. Pochodzimy zza Wielkiego Oceanu. Nigdy tu nie byliśmy. Czemu akurat teraz? Naszą ojczyznę pustoszy straszna pogoda. Gwałtowne burze, niekończące się susze, plony marnieją, nasi ludzie głodują. Szukając odpowiedzi, dowiedzieliśmy się, że przekraczając Wielki Ocean, dotrzemy do lądowania dziedzictwa. Gdzie być może zdobędziemy wiedzę, która ocali nasz lud. Ale jak dotąd, wiedza wymyka się nam z rąk. Więc to dla was miejsce lądowania dziedzictwa? Nie. Przybyliśmy do lądowania. Na zachód, przy zatopionym mieście obok zerwanego mostu. W sensie San Francisco? Tak. Widzę, że znasz dziedzictwo. Kiedyś to było ważne miejsce dla naszych przodków. Chcieliśmy poznać ich sekrety, lecz drzwi pozostają zamknięte. Mimo to, dane, które odkryliśmy, doprowadziły nas tutaj. To nasza ostatnia szansa. Szansa na ocalenie waszych plonów i ludzi. Tak. O ile przodkowie znowu okażą nam swoją łaskę. I ci przodkowie zostawili ten fokus twojemu plemieniu. Tak. 13 wróżbitów go posiadało po tym, jak go odkryto w pradawnych ruinach w mojej ojczyźnie. Mam ich imiona zapisane w pamięci. Więc ty go masz, ale wasi żołnierze nie. Każdy ma rolę w życiu. To do nas, wróżbitów, należy poszukiwanie dziedzictwa, interpretowanie wiedzy przodków dla dobra całego plemienia i chronienie jej. Żeby nikt oprócz wróżbitów nie wiedział, jak używać fokusa. Nawet rodzina cesarska, a już na pewno nie żołnierze. A ilu macie tych wróżbitów? W lądowaniu małą grupkę, w domu najwyżej kilkudziesięciu. W sumie nie wiem, tylko nadzorcy to wiedzą, a ja stoję niżej w hierarchii. Ciekawe to jest. Czy będzie ich więcej, takich ludzi? W ogóle się nie spodziewałem takiego obrotu spraw. Czyli nazywasz te pradawne dane dziedzictwem? Tak. To, co nie jest utracone lub zabronione. Co to znaczy? Wszystko, co możemy przeczytać i to, co jest dozwolone. Dobra. Nie wiem, czy łapię. Ale dobra. To po co wam te dane? Największe sekrety to te, które poprawiają życie innym. Żeby zadbać o plony, powstrzymać powódź, a nawet przekroczyć ocean. Technologia. Tego właśnie poszukuję. Technologii, która pomoże mojemu ludowi. Żołnierze strzelali do mnie bez ostrzeżenia. Czemu? To obowiązek Quen, by szukać dziedzictwa i bronić go przed ignorantami i zazdrosnymi. Ale ty nie wyglądasz na taką. Po prostu w domu inne plemiona chcą naszej krzywdy, a tutaj miało nas spotkać to samo. To z waszego dziedzictwa? Dziedzictwo to prawda. Ale zdarzało się je źle interpretować. Wierzę, że czas i mądrość naszych przodków skierują nas na właściwą drogę. Kolejna jakaś sekta, ja pierdzielę. Mam już dosyć tych sekt w tej grze. Wszyscy wierzą w co innego. I są zapatrzeni w tą wiarę jak nie wiem. Poszukuję miejsca, które się nazywa Stacja Bluszcz. Znalazłaś może jakieś informacje o tym? Nie. Za to znalazłam coś w rodzaju mapy, ale była nieczytelna, utracona. Może ja coś z tego odczytam. Tam. Sporo tu tych plików. Już je przejrzałam. Sprawdź katalog SZ Complex.
Jak mówiłam, utracony plik. Nie widzisz mapy? Aha. Twój Focus to wczesny model. System nie odczyta plików utworzonych po 2055. Ale ja mogę ci podesłać. Podesłać? Czyli zaawansowani bardziej technologicznie, ale nie ogarniają, że bardzo technologii. Nie utracone, nie zabronione. Czyli Kailo wygląda na komputerowca. Patrz, tam muszę iść. Oh, nie dostaniesz się tam. Już od tygodnia próbujemy się przebić w głąb kompleksu. Drogę zablokował gruz. A ten tunel? Chyba otwiera się stąd. Nie. Myślałam, że jest tu kontrola dostępu, ale nie mogłam odczytać danych, żeby je uruchomić. To spróbujmy z moim Focusem. Co? Z moim się na pewno uda. Zdaje się, że te konsole trzeba obsługiwać jednocześnie, ale nie jestem pewna. Dobrze, no to jazda. Zrobię to samo. No i co? Udało się. Dalej, chodźmy. Na przodkowie. Żebym poszła z tobą? W sumie obie dostałyśmy się do tunelu. O kurde, kanały. Ciekawe, czy to będą jakieś maszyny. Zgodnie z mapą zaraz powinno być kolejne wyjście. Trzymaj się blisko. Wiesz, Grażyna? Coś tu chyba nie pykło z tym tunelem. Nie wierzę, że udało nam się wejść. Zabijali tych dzikusów, którzy podeszli do wykopalisk. Jakby im się to podobało. Większość mego ludu nie jest taka naprawdę. Zobaczymy. Coś mi się nie wydaje. Ty, kobitko, odsuń się. To było właśnie. To nie mogę tego odczytać? Musi być stąd jakieś wyjście. Jednak mogę. O, jakieś wyjście stąd, jakieś wyjście. Oho, jest. Co jest? No, Aloy, co ty? Tędy. Dobra, wyszliśmy po drugiej stronie. Gdzie teraz? Tutaj nie, bo tu jest skrzynka. Dobra, czyli w drugą stronę. Kurde, kawał tunelu. Idziemy. Wyjście powinno być gdzieś tam. No, tak myślałem. Są dwie drogi, jedna prowadzi do wyjścia, druga prowadzi do skrzynki. Z rozkoszą wrócę na powierzchnię. Co? To przypomina grobowiec. A to nie podoba ci się tu? Bardzo sympatycznie jest. Dobra, jest drabina. O kurde, kawał drabiny. Zamknięte, halo. A nie, otwarte, dobra. Jeb. I ten, jak on się nazywa? Gromoszczęk. O.
albo i to. Maskara. Odwiedzają kompleks parę razy dziennie. Tylko przodkowie wiedzą czemu. Przodkowie nie żyją, Alva. Jasne. To w końcu nasi przodkowie. Chyba mamy większe problemy. Idź za mną. Tu coś było jeszcze. I jeszcze jest skrzynia. Dobra, i co? Idź za mną. Ale co my tu mamy? Gdzie my tu mamy iść? Ty, halo, jak? Ej, oj. Pokazałabyś jakąś drogę. Tędy. Nie, to mnie... A, bo my władzem wyszliśmy. No tak, Boże, ja myślałem, że tędy przyszliśmy i dlatego się do mnie nie próbowałem wcisnąć. Maszyny. Możemy z nimi walczyć, albo się przekraść. Decyduj. Oczywiście, że zabijać. Chodź to doświadczonko. Dzięki danym z kotłów mogę dominować tropiące morniki. Tuż to. Aaaa. Ole mnie zajebał. Wow, co tu się dzieje? On nie ma podatności na to. Dobra, to inaczej się trzeba załatwić. Nie poszło tak, jakbyśmy chcieli, bo chciałem to zrobić po cichu. No ale się nie udało, ale przynajmniej w miarę sprawnie sobie z nimi poradziłem. Albo mnie zaskoczył tamten, nie widziałem, że on tam wychodzi. Tak to bym ich załatwił wszystkich elegancko po cichu. Dobra, tam się mamy dostać. Czy tu jest jakieś wejście? Tu można strzelić. Okej, okay, mamy drabinkę, dobra. Wejdziesz tu, kobitko? Wejdzie. Musi. Kurde, Eilo, ja pierdzielę. Otwieraj to. Jestem tuż za tobą. No to dobrze, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Jesteśmy na miejscu. Czy coś tam, coś nam tu zagraża, czy nie? No, muszę napełnić, dobra. Mamy radę przejść przez płas w podłodze. Przypomina ten z pierwszej stacji. Tutaj też są konsole, spójrz! No nie ma jak się do nich dostać.
Zostań tu. Może coś znajdę. Klucz. Tam jest klucz. Dobra, spróbujmy sobie... Do tego zamka przyda się klucz. No dobra, ale gdzie ten klucz mogę znaleźć? Serio nie mogę stłuc szyby? Okej, dobra, to jest wejście. No ale... Ale serio nie mogę stłuc szyby? Pewnie bym jakimś granatem rzucił, tak, by to nie rozwaliło. O, dobra, możemy sobie otworzyć przejście. Aloy, czy możesz ostrzec mnie następnym razem, gdy... Gąsie, co ty myślisz, że ja cię będę przed wszystkim ostrzegał? Dobra, i tu jest ogniwo. Ale skąd to ogniwo? Kurcze pieczone wziąć, może z góry? Co to za rzeczy w ścianach? No, może to mogę... What? Okej. Okay. A, dobra. Niestety ani drgnie. Może jeden z pozostałych? Ej, tu jest zetunięty już, ale nie działają. Te rzeczy chyba można przesunąć. Dobra, tu będzie wejście pewnie. Tak jest. Ha. Tam z tyłu jest jakaś przestrzeń. Okej, jest klucz. To się przyda. Tu będzie co? Tu będzie jakaś skrzynka. Dobrze kombinuję, jest skrzynka. Ale ogniwa nie ma. Otwórzmy sobie, ogniwo będzie tam pewnie. Dobrze kombinuję. Tak. Jeśli wskoczysz, przetransportuję cię do konsoli. Właśnie. No dawaj. Skaczesz? No pi to ty. Teraz... Jestem na górze. To stój, nie marudź. Trzymaj się. Co to kurde za urządzenie jest? Dobra, jesteśmy. Stąd dam radę. Udało się. A, do konsoli ona doskoczyła. Czekaj. To są dane. Mnóstwo. Są zablokowane. Coś nie pozwala ich odczytać. Jeśli tego nie ominę, moja misja zakończy się fiaskiem. Alva, spokojnie. Pomogę. Tylko najpierw się stąd wydostańmy. Weź mi tam otwórz drzwi, kobieto, a nie... Trzeba otworzyć własne. Dobra, zobaczmy. No dobra. Odblokowuję regał. A regał odblokowujesz. Powinno być tam ogniwo. Jest, już widzę. Znalazłam ogniwo! Dobra, skończ dobra, gadać. Co się tu słychać? Mam nadzieję, że tu nie wyskoczy nam zaraz jakaś kurde maszyna. Dobra, i co nam się uruchomiło? A, drzwi się powinny otworzyć na górze, tak. Ruszam. Aha, dokładnie. I co, i my teraz musimy sobie przejść na drugą stronę i uruchomić tę konsolę pewnie? Czy nie? Dobra, tak. Musimy... Użyć obu konsol jednocześnie, żeby otworzyć włas. Ja pójdę do drugiej konsoli, a ty zostań. Czekam na sygnał. Dawaj. I co, gotowa? Na dwa. Raz, dwa. Rozpoczynamy test o podatności adamantowego wieńca 12C15. Wow.
to jakiś ogród botaniczny? Dobra. Tam właśnie trzeba iść. Pole magnetyczne włączone. Rozpoczynanie procesu konwersji biomasy. Co? Nie, 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 nie. Jak się... O kurde. Przełamano zabezpieczenia. Nie można przerwać testu. Co tu się dzieje? Niszczy się cały ogród. O kurde, ale wyżarło. Tak się skończył świat. Zakończono test. Spójność strukturalna wieńca niezagrożona. Co to właściwie było? Alva, widzimy się niżej. Zaraz wyślę plik, dobrze? Dziennik wios, chyba jest wtorek? Drugiego? Bez różnicy. Muszę przyznać, że koniec świata jest przepełniony ironią. Stworzyliśmy tu konwerter biomasy. Zaspokaja głód wszystkich maszyn. Teraz próbujemy wygrać z czasem i wywołać u nich niesprawność. Cóż działa? Maszyny nie będą mogły zjeść wieńców. Czy zdążymy je rozstawić? Boże, mam nadzieję. Nie rozumiem. Wasi przodkowie? Wybito ich. Dziedzictwo nie wspominało? Epoka prochów. Część danych jest zabroniona bądź zniszczona. Wytworzyli maszyny, które pochłaniały żywe istoty. Sama widziałaś. To cud, że cokolwiek przetrwało. Nie chcę tego wiedzieć. Nie po to tu jestem. Potrzebuję mądrości przodków, aby móc ocalić mój lud, a nie zabronionej wiedzy o ich grzechach. Muszę znaleźć coś, co pomoże, co będę mogła zabrać. Nadzorcy mnie ukarzą, a co gorsza, ludzie umrą. Rozumiesz to? Moja rodzina, moja siostra, miała 14 lat, gdy ją zostawiłam i już była wychudzona. Oni umrą z głodu. Alva. Alva. Rozumiem. Naprawdę. Trudno to wyjaśnić, ale obie mamy ten sam cel. Jeśli się uda, twój lud nie będzie potrzebował danych. Wszystko będzie... będzie lepiej. Ale nawet jak ci uwierzę, mój lud nie. Muszę coś ze sobą wziąć. Dobrze. Chodźmy do stacji Bluszcz. Jeśli znajdę sposób na zniszczenie pnączy, będę miała dostęp do rdzenia. Tam jest wszystko. Jestem pewna, że gdy to zabiorę, zgromadzone tutaj dane znajdą się w zasięgu ręki. Będziesz miała co przenieść swoim ludziom. Chyba niezbyt rozumiem. Ale... do sekretów prowadzi labirynt. Wróżbita się nie poddaje. No idź. Ja za tobą.